Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Między kibicami na dole. No to wy zabieracie. Biega!
Daj klapkę. Narkiewicz Rafał, trener Świtu Barcząca. Jestem bardzo zadowolony z zawodników. Trenowaliśmy, aczkolwiek druga runda nie przyszła łatwo. Pierwszą jakoś tam sobie poradziliśmy, nie było kontuzji. Aczkolwiek w drugiej rundzie, nawet podczas tego meczu, to co było widać. Mamy sześciu kontuzjowanych zawodników z podstawowego składu. Ten awans jakoś myślę, że chłopaki sobie zasłużyli. Walczyliśmy do samego końca ten mecz. Dał nam już, zapewnił pierwsze miejsce w tabeli, więc jedziemy świętować. A co w przyszłym sezonie? Na przyszły sezon zobaczymy, na pewno musimy troszeczkę się wzmocnić. Rozmawiam już z kilkoma zawodnikami. Myślę, że będzie to
Na pewno powalczymy o okręgówkę, ale nie zapraszajmy. Zobaczymy, co będzie w przyszłym sezonie. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.